W ciągu 25 lat polskiej transformacji ustrojowej w Polsce powstało bardzo mało takich filmów, jakie tworzy Ken Loach, czyli filmów pokazujących społeczną solidarność w oporze wobec ekscesów wolnego rynku. W ostatnich dniach w centrum debaty publicznej w Polsce jest problem reprywatyzacji i walki warszawskich lokatorów z nieuczciwym biznesem, którego symbolem stała się Jolanta Brzeska. Jolanta Brzeska jest śmiertelną ofiarą walki warszawskich lokatorów w obronie własnych praw. Wydaje nam się, że to jest świetny temat na film, natomiast obawiamy się, że w Polsce nie ma takich twórców, którzy chcieliby i potrafiliby ten temat ująć, więc w takim liście otwartym w imieniu różnych ruchów społecznych zajmujących się walką o sprawiedliwość społeczną chcielibyśmy zaapelować, aby Ken Loach zrobił film o Jolancie Brzeskiej. Pozwolę sobie wręczyć ten list teraz. Dear ladies and gentlemen, my name is Michał Siska and I represent Center of Thought of Ferdinand Lasson. We have an open fan club of Ken Loach and his creations and all the movies that he has made. What we would like to hand you right now in this moment is an open letter that was published on the internet as well. In the 25 years of the Polish transformation, actually this there is no social solidarity that would oppose the free market, and there is one lady who is actually a victim of this situation of the dwellers that were abused. The dweller's name, the victim's name is Jolanta Brzeska, and we would like to ask you to make a movie about her, because we believe in Poland there are no filmmakers that would be able to make a proper movie about that situation. So if you could please do that, this is an open letter referring to that situation. Well. I think if I understand this correctly, this is a story that we recognize across Europe. Jeżeli dobrze rozumiem, to jest to historia, którą możemy zaobserwować w całej Europie. We used to have a tradition that local communities would build houses for people to buy and to rent, where they could live in security all their lives. Do tej pory było tak, że w małych społecznościach budowano mieszkania lub domy, które potem były albo sprzedawane, albo wynajmowane społeczności lokalnej po to, żeby ludzie mogli w nich bezpiecznie, spokojnie żyć. The politician who began that policy said very famously, nothing is too good for the working class. Polityk, który to wymyślił, powiedział również coś takiego: nic nie jest zbyt dobre dla klasy robotniczej. And they built houses that were good to live in, that had gardens and that were secure. Budowano domy, które były dobre, które były bezpieczne, które miały ogrody. Then enter Margaret Thatcher. Potem weszła Margaret Thatcher. And that all changed. I to zmieniło wszystko. And the houses have been sold off. Domy sprzedano. And they are now in the market. Teraz domy ponownie znalazły się na wolnym rynku. And often they are owned by landlords who have as tenants the people who ought to be living in them as their own. I teraz są w posiadaniu właścicieli, którzy to wynajmują je najemcom i traktują tych najemców jak swoją własność. So the privatization of housing is something we understand. Także doskonale rozumiemy prywatyzację mieszkalnictwa. And there is a movement now to start again to build public housing that ordinary people can live in security. Teraz wraca się do tego ruchu budowania domów, mieszkań takich właśnie publicznych po to, żeby ludzie mogli w nich spokojnie, bezpiecznie mieszkać. It's the policy of the main opposition party, the Labour Party. To jest tak naprawdę główny temat podnoszony przez partię opozycyjną, przez partię robotniczą. But it's only their policy because there's been a huge campaign
to start again to build houses for the people can afford. To jest polityka, którą oni podjęli, ponieważ wszemi wobec jest taka kampania na rzecz tego, aby budować znowu mieszkalnictwo społeczne. So we can't do a film, but we'll join the campaign for good housing, secure housing for every ordinary person. Także filmu nie zrobimy, ale z chęcią przyłączymy się do kampanii budowania i oferowania bezpiecznych domów dla ludzi. Brilliant Polish filmmakers who could make that film if there were proper support and proper resources. I'm actually sure they would do that, and they would do a much better job than us too, because they understand the culture, the language, the nuances, the community, and it's all those little details that give richness to a story. And I'm absolutely convinced there are brilliant people out there, if given the chance, would write many good stories. Szanowni Państwo, ponieważ po polsku jestem w stanie powiedzieć tylko jedną rzecz, w zasadzie dwa słowa, czyli dobry wieczór, to wydaje mi się, że pisanie scenariusza przeze mnie po polsku byłoby niezbyt trafionym pomysłem, ale jestem przekonany, że w Polsce jest bardzo wielu twórców filmowych, doskonałych, którzy by świetnie sobie poradzili z tym zadaniem i tak naprawdę poradziliby sobie z nim o wiele lepiej niż my we dwoje, ponieważ oni tutaj, będąc w Polsce, mieszkając w Polsce, znając polskie realia, będą w stanie doskonale wyczuć pewne smaki, niuanse, obyczaje, kwestie językowe i tak dalej. I wydaje mi się, że przy odrobinie właściwego wsparcia, przy zasobach, jestem przekonany, że taki film jak najbardziej by powstał i on byłby o wiele bogatszy o tą świadomość kulturowo-lokalizacyjną Polaków.